Cześć, z tej strony Grzesiek, a tutaj kolejny odcinek z serii filmików, w których sprawdzamy zawartość karcianki Dragon Ball Super Card Game. Dzisiejszy odcinek jest nagrany przy współpracy sklepu Shockland, do którego serdecznie zapraszam. A dzisiaj na tapecie mamy Giftbox. Zobaczymy, co się znajduje tutaj w Giftboxie. Odcinek połączony z openingiem. Boksik, tutaj świeżo co zakupione. Giftbox, tutaj myślę, że to dobra dla kogoś, kto jest, kto lubi karciankę Dragon Ball. Myślę, że to taki fajny prezent. Dużo okazji świątecznych w niedługim czasie będzie. Nie tylko świątecznych. I sprawdzamy, co się znajduje w środku. Zanim otworzymy, to zawartość tego, co tu się znajduje. Jedna limitowana karta lidera, 6 booster packów z serii 5 i jeden oficjalny tournament pack seria 5. Zaraz zobaczymy. Kartonik póki co prezentuje się bardzo solidnie. Jest, muszę powiedzieć, w porównaniu do kartoników, które są w Draftboxach czy w Ultimate Boxie, no to ten jest naprawdę bardzo solidny. Można zobaczyć tutaj grubość ścianki. To jest naprawdę duży. No i zawartość. Tutaj mamy oficjalny tournament pack, karty lidera z życzeniem. Zaraz zobaczymy, odpakujemy. I tak się prezentuje. Karta z Pilafem. Na odwrocie Tiny Warrior Son Goku. Happy Holiday. Z fakturą na druku, taką delikatnie wypukłą. Bardzo fajna karta. Uncommon. Dobrze, odkładamy. Zaraz się zajmiemy resztą. I boostery. Mamy tak. O. Mamy 6 boosterów. Zaraz zobaczymy, co w środku się znajduje. I wypełnienia. Podejrzewam, że tutaj tak mają wchodzić karty. Myślę, że karty w pozycji stojącej. I tak tu zostaje trochę jeszcze przestrzeni. No dobra, pojedziemy. Giftbox zostawimy na widoku, ponieważ naprawdę fajne pudełko, solidne. I zobaczymy, co tutaj mamy w boosterach. Troszeczkę porządek i jedziemy z tematem. No więc tak, pierwszy booster. Na okładce boostera Shenlong i zawartość. O. Wersja specjalna karty. I kolejna wersja specjalna karty. Rare i common. Bardzo fajnie. Sobie ją odłożymy. I kolejny booster. O, karta lidera z życzeniem. Bardzo fajnie. Okay. W secie 5 będą życzenia. Tutaj właśnie są smocze kule, które będą się przydawały do ich realizacji. I
karta lidera w wersji specjalnej. Super 17. I kolejne. Teraz na okładce mamy super 17. I sprawdzamy, co się kryje w środku. Kolejna karta lidera. Master Roshi tym razem. I Freezer w wersji specjalnej. Karta SR. Kolejny boosterek. I kolejna karta w wersji specjalnej. I teraz boosterek z okładką na okładce, który ma Gogetę. No, okładka. I zawartość. Dziadek Gohan. I karta w wersji specjalnej. Kolejna. I ostatni booster. Z Golden Freezerem. Kolejny Freeze. No proszę. Chwila. Z inną grafiką. Bardzo fajne znalezisko. Dwie karty, dwie inne grafiki. Kopiemy ostrość. Bardzo fajnie. Udało się wylosować, ustawimy sobie tutaj, bo widać, że jest inną grafiką i reszta kart. Kolejna karta w wersji specjalnej. Teraz zawartość oficjalnego tournament packa. Co tutaj w środku się kryje. Mam nadzieję, że karta w wersji specjalnej. I uwaga. Tak. Karta w wersji specjalnej. Bardzo fajnie. Bardzo fajna karta promocyjna. Podsumowując nasze karty w wersji specjalnej, karty liderów, z czego super 17 w wersji specjalnej i dwie wersje karty lidera z dwoma grafikami. Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj oraz zostaw komentarz i oczywiście zapraszam do sklepu Shockland na zakupy. Dzięki wielkie, cześć, trzymajcie się.